przypomnę taką podstawową prawdę o liturgii mszy świętej, że mamy dwa ołtarze teraz na mszy świętej. Jestem teraz przy tej ambonce, która jest ołtarzem Słowa Bożego i na niej jest pokarm Słowa Bożego. I potem oczywiście jest ołtarz eucharystyczny i pokarm ciała i krwi Pańskiej. Więc my jesteśmy teraz tutaj po to, przy tym ołtarzu Słowa Bożego, żeby się karmić Słowem Bożym. Czyli jak się przeczyta te biblijne fragmenty, to trzeba je wyjaśnić tak, żebyśmy trochę skorzystali z tego, nakarmili naszą duszę. Prawda? To temu służy. Dzisiaj już jest szósta niedziela wielkanocna, zbliża się powoli. Za tydzień jest Niebowstąpienie, potem zesłanie Ducha Świętego. Już tu jest wspomniany ten Duch Święty w Ewangelii. Trochę się do tego już przygotowuje. Czytamy słowa Jezusa. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Jest jakaś nauka. Zresztą Jezus potem powie w następnych zdaniach, że to Ojciec przekazał mu tę naukę, nauczanie Jezusowi, swojemu Synowi. Przyszedł Jezus na ziemię i ją nam przekazał. Czyli jest jakieś prawdy, coś Bóg nam powiedział ważnego. Prawda? Można powiedzieć dalej, że odkrył swoją tajemnicę Bożą, kim jest Bóg. I Jezus mówi, że prawdziwa miłość do Boga polega na zachowaniu tej nauki. Staramy się żyć tą nauką Jezusa. I to jest takie ciekawe, że Ojciec przekazuje naukę swojemu Synowi. Syn przekazuje nam, jeśli my zachowujemy Jego naukę, to jest ta obietnica. Przyjdziemy do Niego. Kto? Ojciec i Syn. I mieszkanie u Niego uczynimy, czy będziemy zamieszkiwani przez Boga. Jesteśmy mieszkaniem Boga. Bez Jezusa Chrystusa Bóg jest daleko. Można powiedzieć w niebie. A my tu na dole, On tam na górze. Ale po to właśnie został wysłany przez Ojca Syn, żeby tak nie było. Żeby ten z nieba zamieszkał w nas. Słowo stało się ciałem, że mieszkało między nami. Idziemy dalej. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, bo to jest ostatnia wieczerza, za chwilę Jezus będzie schwytany, zabity i zmartwychwstanie. A paraklet, jest tam w dawnej wersji czytań liturgicznych, no pocieszycie. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim Jezusa imieniu, On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Czyli wracamy do tej nauki. Nie? Duch Święty przychodzi po to, żebyśmy wiedzieli, w co wierzymy, to jest tą nauką Bożą, przypomni wam wszystko. Czyli jest obietnica Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest też w nas. Jesteśmy zamieszkiwani przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Święty Paweł napisze, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy mieszkaniem Boga. I kończymy wyjaśnienie tym ostatnim fragmentem Ewangelii. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. A Jezus mówi te słowa w momencie, kiedy za chwilę ich serca będą wstrząśnięte Jego męką i śmiercią. I tuż przed Jezusem mówi, jakby taki daje depozyt. Pokój zostawiam wam. Znaczy, jak to wiele mówi. Jak się coś strasznego dzieje. Ilekroć człowiek przeżywa coś ciężkiego i doświadczenie ciężkie, życiowe, to Jezus chce mu dać ten pokój, żeby ten trudny czas przeszedł zwycięsko. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Oni wszystko, ci apostołowie, za chwilę stracą, to znaczy Jezusa. Jezus wtedy właśnie mówi, pokój wam zostawię.
To jest to, co się będzie działo ze mną podczas męki śmierci. To nie jest porażka, tylko to jest moje zwycięstwo. Dlatego zostawiam wam pokój. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Właśnie Jezus idzie do Ojca po to, żeby poprosić Ojca o Ducha Świętego, który wraca, znaczy wstępuje na apostołów i w ten sposób Jezus do nas wraca. Są skomplikowane tematy. To jest tajemnica Trójcy Świętej. Czyli tak powiedziałem na początku, Bóg objawia, jaki jest, kim jest. Jest Trójcą. Ojciec i Syn i Duch Święty. A mówiąc najprościej i najkrócej, jesteśmy mieszkaniem Boga. I po to jest właśnie ten Duch Święty, żeby nas uczyć, jaką drogą serca, tego trwożącego się serca iść. I jak w tej trwodze lęku serca odnajdować ten pokój, który Jezus nam zostawił. Tego nas ma uczyć wiara. Jak zachować pokój, albo przejść zwycięsko trudne momenty, etapy życia. Trudne momenty doświadczenia.